Witam Państwa na dzisiejszej konferencji, której przesłaniem jest upadek społeczeństwa. I to jest może prowokacyjny tytuł, ale celowo prowokacyjny, dlatego że upadek społeczeństwa zaczyna się od edukacji. Tam, gdzie edukacja przestaje właściwie funkcjonować, przestaje funkcjonować państwo jako organizm. I należy jednoznacznie skończyć z tym, aby edukacja była zawłaszczana przez politykę, żeby była zawłaszczana przez jakąkolwiek partię. Wszyscy dużo mówią o dzieciach, że są takie ważne, że najważniejsza jest edukacja, ale często w tych dyskusjach nie ma takiego konkretu, który pozwoliłby, abyśmy jako społeczeństwo dali dzieciom najważniejszy prezent w życiu, czyli właściwą edukację. Dlaczego ta konferencja w tym czasie, kiedy wszyscy mówią o różnych sprawach, między innymi o edukacji? Dlatego, że nie ma ważniejszego tematu bez względu na czas wyborczy, bez względu na lata, jak edukacja młodego społeczeństwa. Pozwolę sobie o tym mówić z własnego doświadczenia, nie tylko jako matki, ale również jako byłego nauczyciela, dyrektora szkoły, osoby, która zarządzała edukacją w województwie, czy w tej chwili osoby, które prowadzi duże projekty edukacyjne w naszym województwie. Codziennie w rozmowach ze znajomymi, z koleżankami, z pracownikami, z różnymi ludźmi spotykanymi na ulicach przewija się ciągle ten temat – edukacja. Dzisiaj widzimy, że nasza szkoła pod rządami PiS-u zupełnie nie przystoi do tego, aby przygotować młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie. Została zawłaszczona przez polityków, przez ministra Czarnka i dzisiaj cierpią na tym uczniowie, ich rodzice, myślą o tym ich najbliżsi, ale również przede wszystkim odbija się to na sytuacji nauczycieli, którzy ze względu na tą sytuację są często źle i niesprawiedliwie oceniani. Są bardzo źle wynagradzani i nie mają perspektywy takiej, żeby móc stworzyć w szkole takie warunki, aby u dziecka nie zatracić naturalną chęć do nauki, żeby nauka była radością i żeby nauka była takim procesem, do którego wdrażamy ich teraz w szkole, aby kontynuował to przez całe życie. Dzisiejsza szkoła musi zupełnie zmienić swój ustrój szkolny. Musimy upodmiotowić dyrektora szkoły, który musi wraz ze swoimi nauczycielami, przy współpracy z rodzicami, stworzyć autonomiczną szkołę nakierowaną na potrzeby ucznia. Ale te potrzeby ucznia to nie jest ranking, która najlepsza szkoła wypada w testach, czy w jakichś innych dziwnych rankingach. Dzisiejsza szkoła ma przygotować do życia, do funkcjonowania ucznia jako pracownika posiadającego kompetencje do współpracy z innymi ludźmi, mającego siłę psychiczną i emocjonalną do pokonywania życiowych trudności. Kiedy to możemy zrobić? Możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy uczeń zostanie na początku swojej edukacji bardzo właściwie zdiagnozowany, kiedy jego potrzeby będą nie tylko edukacyjne, ale dzisiaj często terapeutyczne i motywacyjne. Dzisiaj, kiedy czytamy przerażające statystyki o ilości uczniów, którzy nie radzą sobie ze swoimi emocjami, którzy są w głębokiej depresji, a co gorsze, ci, którzy targają się na własne życie, widzimy, że system edukacji nie zdał swojego egzaminu, jak również my jako społeczeństwo. Dzisiaj często o edukacji mówimy w kwestiach finansowych, czyli ile ona kosztuje, że jest obciążeniem dla państwa, że jest obciążeniem dla samorządu. Ale jeżeli będziemy patrzyli na edukację nie przez pryzmat pieniędzy, tylko przez pryzmat najlepszej inwestycji, to zobaczymy przygotowanych pracowników do tego, żeby tworzyć nowoczesne, innowacyjne przedsiębiorstwa. Zobaczymy
młodych ludzi przygotowanych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zobaczymy też zdrowsze społeczeństwo i zobaczymy to, że ludzie będą mogli tworzyć swój dobrostan. O edukacji można mówić bardzo wiele, ale tu nie o to chodzi, żebyśmy mówili. Chodzi o to, żebyśmy już 16 października, kiedy wygramy wybory, bardzo konkretnie z całym środowiskiem oświatowym zmienili ustrój szkoły przyjaznych dla wszystkich partnerów szkoły, dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli. I co więcej, musimy stworzyć taki system edukacji, który będzie wykorzystywał najnowocześniejsze metody pracy z dzieckiem, będzie wykorzystywał nowoczesne technologie, bo dzisiaj dziecko już nie funkcjonuje bez świata, w którym cyfrowe możliwości są na wyciągnięcie ręki. Będzie musiał się nauczyć również ten młody człowiek właściwego korzystania ze sztucznej inteligencji. Ale żeby to wdrożyć, muszą być przygotowani młodzi pedagodzy. Dzisiaj widzimy, że na uczelniach nie ma chętnych, którzy chcieliby podejmować te studia pedagogiczne. Więc trzeba stworzyć taki system, w którym wyróżnieniem będzie móc pracować z młodym człowiekiem, wyróżnieniem takim, że będą to ludzie obdarzeni społecznym autorytetem, właściwie wynagradzani, ale również partnerami społecznymi do współpracy z samorządem, z instytucjami, a przede wszystkim z rodzicami. Przygotowałam bardzo krótkie informacje dotyczące, jak powinien wyglądać ustrój szkoły. Jeżeli Państwo w mediach będą chcieli zacytować niektóre rozwiązania, będzie mi bardzo miło. Ale bardzo proszę również osoby, które mi towarzyszą, którym oświata od wielu lat leży na sercu, aby również powiedzieli, jak ważne dla nich jest zmiana podejścia do edukacji w naszym kraju. Dzień dobry, nazywam się Lilian Nauczkiewicz. Również startuję do Sejmu z pozycji 17. Zawodowo współpracuję z przedsiębiorcami jako pełnomocniczka do spraw przedsiębiorczości. Reprezentuję środowisko przedsiębiorców i doskonale wiem, jak dla przedsiębiorców jest ważna edukacja ich pracowników, która przygotowuje poprzez nabycie odpowiednich kompetencji do zaistnienia w środowisku pracy. Dziękuję bardzo. Jest tutaj też młody człowiek, który ma piękną córeczkę i wiem, że jako zakochany w tej córeczce ojciec w wielu rozmowach wraca właśnie do tego tematu, aby być bezpiecznym, jeśli chodzi o przyszłość swojej córki. Prawda, Tomku? Tak. Dzięki, Basiu. Szanowni Państwo, bardzo ważna edukacja. To podstawa, fundament funkcjonowania całej rodziny, bo oddajemy swoje najcenniejsze dobro, które mamy w rodzinie na pół dnia do szkoły. Musimy czuć się bezpieczni i Basia Kamińska, którą znam wiele, wiele lat, która posiada niesamowitą wiedzę i kompetencje w obszarze oświaty, daje tą gwarancję, że polskie dzieci będą mogły się czuć bezpiecznie. Ten program, który został przygotowany przez Barbarę Kamińską, to są generalne, fundamentalne rozwiązania poprawienia jakości oświaty w Polsce. Dlatego zachęcam do tego, aby zagłosować i zapoznać się z programem Barbary Kamińskiej.